Chwała naszemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, wam bracia i siostry. Pokój Boży. Myślę, często przychodzimy na nabożeństwo, może z nadzieją, a może i bez nadziei, że nic w naszym życiu nie ulegnie przemianie. Ale myślę, że dzisiaj może być ten dzień w twoim życiu, że Bóg w szczególny sposób nawiedzi twoje życie i będzie chciał, jeżeli pozwolisz mu, zmienić twoje położenie. Ale to od nas zależy właśnie, czy my będziemy chcieli, aby on działał w naszym życiu. Myślę, że Bóg jest obecny pośród nas, bo tak Słowo Boże mówi, tak jest. I chce nas błogosławić, chce nam okazać łaskę i miłosierdzie. Będę może kontynuował ten temat, co ostatnio usługiwałem, o szukaniu Bożego oblicza. Aby szukać Bożego oblicza, musimy pewne kroki poczynić w naszym życiu. Pierwszym takim krokiem to było to pragnienie, mówiliśmy o tym, żeby mieć pragnienie, żeby nasze życie uległo zmianie. Nasze życie, żeby był obecny Bóg w naszym życiu, widoczny, żebyśmy mogli dzień po dniu chodzić przed Jego świętym obliczem. Dalej, następną rzeczą taką jest, co przeczytam ze Słowa Bożego. Często z tym mamy największy problem w naszym życiu. W trzecim rozdziale Księgi proroka Jeremiasza Bóg zwraca się do swojego narodu i mówi tak. To jest 12 werset. Tu jest mowa o odstępnej żonie. Nawróć się do mnie, żono odstępna Izraelu, mówi Pan. Nie spojrzę na was surowo, gdyż ja jestem dobrotliwy, mówi Pan, i nie chowam gniewu na wieki. Tylko uznaj swoją winę, że od Pana, twojego Boga, odstąpiłaś i oddawałaś się obcym Bogom pod każdym zielonym drzewem, a mojego głosu nie słuchaliście, mówi Pan. Nawróćcie się, odstępni synowie. Czyli następną rzeczą, jaką jest, powinniśmy zobaczyć swój stan w swoim życiu. Czy Duch Święty na pewno nam pomoże, abyśmy ujrzeli poprzez Słowo Boże, gdy się przeglądamy w Słowie Bożym, ujrzeli, jak jest nasz stan. Gdy rozmawiałem kiedyś z pewnymi ludźmi odnośnie leczenia, przypuśćmy, czy narkomanów, czy innych alkoholików, to pierwszą rzeczą, jaką żeby zaczęło się leczenie i było normalnie to wszystko, żeby ludzi wyrwać z tego nałogu, to muszą zobaczyć swój stan. Muszą zobaczyć, jacy są, uznać z tego, że potrzebują pomocy, uznać z tego, że to jest ich wina, że to nie wina wszystkich wokoło, ale to jest ich wina, że to oni popadli w ten nałóg, że to oni po prostu żyją i potrzebują pomocy. Znałem pewnego człowieka z Jarocina, umarł jako narkoman, ale on zawsze mówił, że on zawsze może rzucić. On nie uznał, że potrzebuje pomocy i zginął, zmarł jako narkoman. Nie zdążył, nie uznał, bo i nie chciał, chociaż przychodził na społeczność, przychodził bardzo często na społeczność, ale jednak nie uznał tego, że potrzebuje pomocy. Ja mówię, dam sobie radę. Mam też takiego przyjaciela w świecie, który mówi, że ja zawsze mogę rzucić picie. Jakoś do dzisiaj nie rzuca picia. Pije. Rozumiecie? Czyli pierwszą rzeczą, jaką chrześcijanin, czy człowiek, który szuka Bożego oblicza, musi, myślę, że jako chrześcijanin, nie mówmy tu jako o ludziach tego świata, bo Pan Jezus pierwszemu zborowi, zobaczcie, tak krótki czas, niecałe 70 może lat, może mniej nawet, mówi, mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą miłość. Czyli zobaczcie, jakże szybko można odejść z dróg Bożych. Jakże szybko. Czyli abyśmy zobaczyli swój stan, że poszliśmy swoimi drogami, że nie jest tak, jak Bóg chce, tylko chodzimy własnymi drogami, bo Słowo Boże tutaj mówi właśnie, abyś uznał swoją winę. A często winimy wszystkich. Winimy starszych, winimy pastora, winimy zbór, winimy swoich rodziców, winimy swoje dzieci, mężów, żony, wszystkich wokoło. Ale Słowo Boże mówi, uznaj ty swoją winę, że odstąpiłeś, że poszedłeś inną drogą, że to jest nie ta droga, którą Bóg chciał.
i że nie słuchaliśmy Bożego głosu, chociaż wielokrotnie i Bóg do naszego życia przemawiał, ale my mamy swoje patrzenie, swoje widzenie, czyli taką następną rzeczą w życiu chrześcijanina, który chce szukać Bożego oblicza, musi zobaczyć swoje życie i uznać swoją winę. Nie zwalać winy, bo wiemy, jak to było w raju, gdy Adam z Ewą zgrzeszyli. Adam zrzucił winę na żonę. Żona zrzuciła winę na węża, nie? A wąż już nie miał na kogo. Nie? Po prostu i tak często w naszym życiu zrzucamy winę na innych, którzy żyją wokół nas. Że inni są winni, że ja się uniosłem, że ja wypowiedziałem te słowa, takie czy inne, które nie przynoszą chluby, czy też uczyniłem taką, a nie inną rzecz, to inni mnie sprowokowali. Ale może często Bóg dopuszcza w naszym życiu, żeby ktoś nas sprowokował, żebyśmy zobaczyli, że to my jesteśmy winni, że to nam trzeba szukać Bożego oblicza, nam trzeba przemiany w naszym życiu. Czyli druga rzecz to jest właśnie, aby uznać, popatrzeć na swoje życie i uznać, że potrzebujesz pomocy, potrzebujesz Bożego ratunku, czyli musisz szukać Bożego oblicza. Jeszcze trzecia rzecz, może chyba to jest bardzo i jedna z najważniejszych rzeczy w życiu chrześcijanina. Może zacznę czytać wielokrotnie i wiele razy z tego miejsca było to wspominane i też chcę dzisiaj jeszcze raz to przypomnieć, abyśmy się pilnowali w swoim życiu. Zacznę z Ewangelii Mateusza z 18 rozdziału od 21 wersetu. Tu jest mowa, historia, przypowieść o dobrym i złym słudze, o przebaczeniu i nieprzebaczeniu. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeśli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który mu był winien 10 000 talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną, dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim i złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów. Pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego, patrzy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił? Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, aby mu oddał cały dług. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu. Widzimy historię, widzimy pewną przypowieść. Najpierw Piotr pyta się, ile razy mam przebaczać bratu swemu, czy 7 razy. Może mieli taki zakon, że 7 razy dziennie mogli tam komuś przebaczyć. A Pan Jezus mówi: nie powiadam ci 7, ale 77 razy. Ale też wiemy, gdy czytamy kazanie na górze, wiemy, że jeśli nawet coś brat ma co przeciwko temu, jeżeli przychodzisz przed Boże oblicze, może jeżeli ty nie jesteś pojednany z bratem, to idź się pojednaj, czyli przebacz, odpuść. Idź, pojednaj się, nim złożysz dar. Czyli pierwszą rzeczą. I później opowiada tą historię, ten przykład o tych dłużnikach. Jeśli byśmy mogli liczyć sprawy finansowe, 34,5 kg jest talent złota. Uncja złota 33 gramy kosztowała, nie wiem ile teraz, ale ponad 1000 ileś dolarów kosztowała. To sobie policzcie, jaki to był duży dług. Ale Pan był chyba bardzo bogaty, ten, bo Słowo Boże mówi, że wszystek dług mu darował. Nie chciał nawet spłaty, ale darował mu wszystek dług.
Myślę, że to jest nasze życie. Wiemy o tym, że to jest życie każdego człowieka, każdego grzesznika, który staje przed Bożym obliczem. Taki ma dług, nie do spłacenia. Ale wiemy, że Jezus Chrystus za nas zapłacił. Wykupił nas swoją drogocenną krwią. I wiemy, że Pan mu darował wszystko. Wszystko mu darował. Nie musiał spłacać. Ale zobaczcie, co ten współsługa zrobił. Nie wziął tego do serca, że jemu tak wiele zostało darowane. I spotkał tego, który był winien 100 denarów. Czyli to jest 100 zł razy 100, to jest 10 tysięcy na dzień dzisiejszy, bo liczymy, że dniówka to był denar, dzisiaj dniówkę, no zależy, niektórzy mówią 50 zł, jak ktoś jest, a niektórzy mówią 100 zł dniówka, zależy jak jest, jaka firma, jakie bogate przedsiębiorstwo jest, tyle wynosi dniówka. Ale liczmy te 100 zł dziennie. To jest, czyli denar. Był kiedyś, to była dniówka robotnika, który pracował w winnicy czy gdziekolwiek pracował. I ten mu nie chciał tego darować. Dusił go. Ten przyszedł, Pan go nie dusił przecież. Pan mu nic, żadnych fizycznych rzeczy w stosunku do niego nie stosował. A on, zobaczcie, dusił i mówi, oddaj coś winien. I często chrześcijanie w stosunku do innych tak samo postępują. Zapominają, jakże wielki dług Bóg darował każdemu z nas. Każdy z nas był winien te 10 tysięcy talentów, w cudzysłowie, bo nikt nie jest w stanie zapłacić za nasze winy oprócz Bożego Syna, który zapłacił za nas. Żaden człowiek żyjący na ziemi, żadna ofiara nie była w stanie pojednać nas i wykupić z tego grzechu, z tego, jak żyliśmy. Uczynił to Boży Syn. Bóg nam przebaczył w Jezusie Chrystusie. I On chce, jest to pragnienie Boże, aby jak On, tak i abyśmy my postępowali. A często mamy pewne żale, często mamy pewne niuanse do innych braci czy sióstr, gdzieś nie brak tego przebaczenia. Zobaczcie, gdy czytaliśmy ostatnio, w zeszłą niedzielę, ten 55 rozdział, tam jest napisane, że Bóg jest hojny w odpuszczaniu. I dalej mówi o myślach. Mówi, że moje myśli to nie myśli wasze. Jak niebo nad ziemią. Ja myślę, że to chodzi właśnie o to, że Bóg tak przebacza. I On chce, abyśmy tak zaczęli przebaczać też. I wielokrotnie, gdy czytamy w Słowie Bożym o tym przebaczeniu, jakże istotną rzeczą w życiu chrześcijanina jest przebaczenie. Sobie, przebaczenie bliskim, bo ten czas działa łaska Boża w twoim i moim życiu. Gdy czytamy, bo tu jest napisane, kiedyś ktoś powiedział, to chyba to było w ten czas, pamiętacie, że był brat Janek Troc i ja czytałem to samo słowo i on czytał to samo słowo. I on powiedział taką ciekawą rzecz, że jest to jedno miejsce w Słowie Bożym, gdzie jest cofnięcie Bożej łaski, że Bóg cofa łaskę. To jest ten przykład. Gdy chrześcijanin zabrnął daleko, nie przebacza nikomu, żyje w nieprzebaczeniu, umrze w nieprzebaczeniu, to nie wiem, czy trafi do nieba. Bo Słowo Boże mówi, i tak Ojciec Niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści, nie słowami, bo ktoś przychodzi i mówi, bracie, przebacz. A on mówi, ja tobie przebaczam, ale nie zapomnę. Serca. A jeżeli serca przebaczamy, to możemy być ostrożni, ale mamy przebaczyć. Mamy przebaczyć. Słowo Boże mówi i uważać tak, jakby brat nic przeciwko nam nie zrobił. Gdy czytamy wcześniej w kazaniu na górze modlitwę pańską, czytamy zresztą w modlitwie, modlimy się prawie co niedziela i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy swoim winowajcom. Ale dalej jeszcze mówi o tym, gdy już w 14 wersecie, bo jeśli nie odpuścicie ludziom ich przewinień, nie odpuści wam i Ojciec Niebieski. Czyli widzimy, a jeśli odpuścimy, to i Ojciec Niebieski nam odpuści. Psalmista mówi, zobaczcie, w 19 psalmie, od grzechy i błędy zakryte odpuść mi. My nawet nie wiemy często,
Ale jeżeli my przebaczamy i przychodzimy i mówimy, Panie, jeśli zgrzeszyłem, może nawet nie wiem, odpuść, to jeżeli my przebaczamy, Bóg nam przebacza. Bóg nam też przebacza. Gdy czytamy w Ewangelii Marka o mocy wiary, zobaczcie, dlaczego Pan Jezus mówi, gdy przeklął to drzewo figowe, to nie dlatego, żeby, ale dlatego, żeby uczniom pokazać, jakie ma moc słowo, jak, gdy jest wiara. I mówi, gdy stoicie, zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia, bo jeśli wy nie odpuścicie, Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści wam przewinień waszych. Jeśli ty nie odpuścisz, jeśli ja nie odpuszczę, Ojciec niebieski nie odpuści. Pość ile chcesz, módl ile chcesz się, ale jeżeli nie przebaczyłeś, nie ma przebaczenia. Ani twój post, ani twoje modlitwy nie mają żadnego znaczenia przed Bożym obliczem. Zresztą, gdy czytamy 58 rozdział odnośnie postu proroka Izajasza, tam jest napisane, że wypuścisz jeńców na wolność. Ty odpuść wszystkich w pokoju, którzy są przeciwko tobie, czy coś zrobili. Odpuść ich wszystkich w pokoju. Czyli ważną rzeczą. I też autor listu do Hebrajczyków pisze takie ciekawe słowo. Ja myślę, że to chodzi właśnie o nieprzebaczenie. Może to jest 12 rozdział od 14 wersetu i niżej. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Żeby nikt nie był rozpustny i lekomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierwództwo swoje. A wiecie, że po tym, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nie ze łzami zabiegał. Tutaj jest mowa o tym gorzki korzeń. Myślę, że może często nawet nie zwróciliśmy uwagi, ale często gdzieś ocieraliśmy się o takie gorzkie korzenie w swoim życiu. Spotkaliście ludzi, którzy byli zgorzkniali, którzy narzekali na wszystkich i wszyscy byli winni, tylko nie on. Tylko nie on. Bo ktoś kiedyś mógł skrzywdę zrobić, bo ktoś tam coś źle na niego spojrzał, bo ktoś źle o nim coś powiedział. Ale to nie oni byli wszyscy winni. To był ten problem, że on nie miał przebaczenia w swoim sercu. Dla tych ludzi nie było przebaczenia i dlatego ten gorzki korzeń rósł. I wiecie co? I gdy są ludzie, którzy słuchają tego i można powiedzieć, jak to często się mówi, nakręcają się nawzajem i mało tego, nie tylko jeden, ale powoduje szkodę wokół tych, którzy są wokół niego. Czyli zobaczcie, jakże ważną rzeczą jest, aby było przebaczenie. Jakże ważną rzeczą, jeżeli ktoś zaczyna narzekać, ktoś zaczyna obwiniać innych, to mu musi uświadomić, bracie, siostro, przebacz, a nie razem słuchajmy, razem się cieszmy, że ktoś komuś krzywdę zrobił i sami zaczynamy się, tak jak inni, możemy zostać pokalani jak wielu. Dlatego, aby szukać Bożego oblicza, aby obecność Pana była w naszym życiu, musi być to pragnienie, jak mówiłem wcześniej, musi być uznanie swojej winy, a i zobaczenie, czy czasami w naszym sercu nie ma gdzieś nieprzebaczenia. A jeżeli jest i nie potrafisz przebaczyć, wołaj do Pana. Apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian, mówi, że to jest Słowo Boże, ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Może diabeł zbudował warownię w twoim życiu, nieprzebaczenia. I gdzieś ciągle patrzysz, że jesteś skrzywdzony, że ktoś ciebie skrzywdził. Może i racja, że ktoś skrzywdził, ale też i twoją sprawą jest przebaczyć. Wołaj do Pana, aby Pan dał ci moc i siły, abyś mógł przebaczyć, bo On przecież, zobaczcie, gdy umierał na krzyżu Golgoty, powiedział i odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. I wiecie co? Ja myślę i tak jest, że Bóg tym ludziom wszystkim, którzy ukrzyżowali Jezusa, odpuścił, przebaczył, nie poczytaj im tego grzechu, bo wysłuchał
tego, który powiedział, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Drugi człowiek, to jest człowiek, też powiedział takie słowa. Wiecie kto? Szczepan. Panie, nie poczytaj im tego grzechu. I też im Bóg nie poczytał. Miłość przykrywa wiele grzechów. Twoja miłość jest w stanie przykryć inny grzech, drugiego człowieka. Dlatego, jeżeli jest w twoim życiu nieprzebaczenie, uciekaj od tego, raduj się, bo możesz biec całe życie, a jeżeli będzie to rosło w twoim sercu, jeżeli będzie ten kamień, przyjdzie dzień, może tak jak z Ezaw, choć tam chodzi o coś inne, staniesz przed Bożym obliczem i będziesz płakał, ale już się nie zmieni twoje położenie. Bo Bóg stoi, jak czytamy w pierwszej księdze, w pierwszym rozdziale księgi proroka Jeremiasza, Bóg stoi za swoim słowem, aby je wypełnić. I nie ma względu na osobę. Nie ma względu na osobę. Dlatego to jest taka druga rzecz, trzecia rzecz, właśnie sprawdź swoje życie. A jeżeli coś jest, to jest ten dzień łaski. To jest dzień zbawienia. Bo gdy nie ma przebaczenia w naszym życiu, jak czytałem w liście do Hebrajczyków, odchodzimy od łaski Bożej. Łaska Boża zaczyna z naszego życia odchodzić. Duch Święty zaczyna z naszego życia odchodzić, bo przez nieprzebaczenie zasmucamy Jego. Zasmucamy. Dlatego sprawdź swoje życie. A może nie wiesz, to poproś Pana, by zbadał twoje życie. Jak pisze psalmista w 139 psalmie. Doświadcz mnie, sprawdź, czy nie idę drogą zagłady, a sprowadź moje nogi na drogę odwieczną. Dlatego dzisiejszego poranku Bóg chce ciebie błogosławić, ale często właśnie nie może, bo nie ma przebaczenia w twoim sercu. Dlatego, gdy wstaniemy, zawołaj do Niego, przeproś Go i powiedz, że potrzebujesz Jego pomocy, abyś mogła Mu przebaczyć. A może nie uznajesz swojej winy. Panie, daj, abym zrozumiała, że nie jest tak często, jak ja myślę, ale uznaję swoją winę. Przebacz mi, że porzuciłem pierwszą miłość, że daleko odszedłem od Twoich dróg, że chodzę swoimi drogami, ale chcę wrócić. Chcę, abyś dał na nowo mi tą pierwszą miłość. Wypełnij mnie na nowo, abyś był najważniejszy. Abym patrzył twoimi oczyma na ludzi. Abym tak postępował, jak ty postępowałeś z braćmi, siostrami, z tymi, którzy żyją wokół mnie. A Bóg pomoże. Może będzie boleć, bo gdy nasze ja umiera, zawsze, zawsze bardzo boli. Halleluja. Dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj jest dzień zbawienia i dlatego Pan, możesz przyjść śmiało do Niego. Możesz wziąć łaskę za łaską, bo tak Słowo Boże mówi, że zakon został nadany przez Mojżesza, ale łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Weź dzisiaj łaskę do swojego życia. Weź dzisiaj Boże błogosławieństwo do swojego życia, bo nawet nie wiemy, czy jutro będziemy żyli. A jeżeli umrzesz w nieprzebaczeniu, to co dalej? Kto ci pomoże? Kto? Będzie za późno. Dzisiaj skorzystaj z tego. Amen.